Oj, co? Oj! Dasz! Zobacz! Ucięło jej kawałek stopy, ucięło jej kawałek buta. Wyjęło ma teraz! I dlaczego to się stało? Ona się dokleiła do tego zdjęcia? Czy ta dziewczynka jest doklejona, czy co? Może! Klasycznie mamy playlistę, Require i w sumie głównie Require. I obejrzymy sobie, bo ty chyba nie widziałaś. Niektóre wpadki na pewno widziałam. O, to wiem! Wiktoria generalnie jest dosyć znana z przerabiania zdjęć. O ile się nie mylę, to chyba coś z nogami było. Tu mamy kółeczko pokazane, jest delikatnie. Jest takie zakrzywienie. Jest! Zakrzywiony bananek. Troszeczkę, jak księżyc na niebie. No. Ale kochani, kto tego nie robi? Większość osób tak robi. Ja też delikatnie sobie podprawiam. Coś? Aha, widzisz to? Oj. Ta lewa noga w sumie zamieniła się w pośladek i jest tylko pośladkiem. Jak żelek. Ja uważam, że to co jest pokazane tu w tym kółeczku, tu się trochę jakby zagina po lewej stronie, ale pośladek od prawej, coś to kurde nie gra. Oj, ja to kiedyś obrabiałem na TikToku, Ola Nowak poznała moc Photoshopa! Ona lata samolotem po torach tramwajowych. Zobaczymy kochani jeszcze dzisiaj przeróbki Oli Nowak, więc czekajcie, bo będą naprawdę mocne. Oj, ktoś krzywo te kafelki położył. Kto tu panu tam robotę tak spier... Dolił. Kafelki jak kafelki. Znowu powiedziałam kafelki. Słyszysz to? Kafelki jak kafelki. Coś tutaj poszło nie tak. No ktoś ewidentnie źle kafelki położył i wykrzywił ten jeden tak jakby banana takiego. O kurna. To wygląda tak jakby ona zdjęła szpilkę, ale jak się przyjrzeć tak szczególnie, bo ona nie ma stopy. Ucięło jej kawałek stopy, ucięło jej kawałek buta. I dlaczego to się stało? Ona się dokleiła do tego zdjęcia, czy ta dziewczynka jest... Może. Może ona chciała rodzicom pokazać, że jest na komunii. A jej się nie dokleiła, było. A jej nie było. Ale to wygląda strasznie, jakby wspinała się na przykład na Mount Everest i odcięłoby jej palce. Słuchajcie, kto dodaje takie zdjęcia? Przecież to od razu się wrzuca. No może jej się widocznie nie rzuciło w oko, tylko raczej coś jej rzuciło w stopę. Oj, oj, co? Oj, wyjęło ma teraz. To tutaj widać te pas. Chciała mieć większe cyce, nie zrobiła tego jak Verso. Verso poszła na operację, ona stwierdziła, że można iść na łatwiznę, można w Photoshopie po co płacić kasę, tak? No zobacz. Na wysokości biustu, widzisz? Mm-hmm. Fale, ty zawiał halny chyba tam, zwiało jej trochę materac. W tym sopocie jest tak nierówno. Oj. Ale... Ej, jeżeli już planujecie przerabiać zdjęcia, wytnijcie postać, zostawcie tło i modyfikujcie tylko wyciętą postać. Wtedy można ją powiększać, zmniejszyć trochę gorzej, ale powiększać można. Jak się tak daleko stanie... To wciąż widać. Przymknie oko jedno, wciąż delikatnie drugie. Może by się nie połapać. No jak staniesz tak daleko, zrobisz 3 obroty ogółem, wypijesz 4 kielony i ale nagle... Ale 3 obroty w prawo. Nie ma problemu. Ola Nowak, tutaj w palmach. Samoloty latają na wysokości jeszcze drzew. Ptaszki są, zobacz. Oj. Tu jest sytuacja, w której Oli Nowak znowu brzuszek trzeba było odchudzić. Mi się wydaje, że nóżka coś poszła nie tak. O no, chyba tak. Wydaje mi się, że tu nie tylko brzuszek w tym kółeczku był ruszany. Też mi się wydaje, że tutaj poszło delikatnie. Cycuszek myślę, że był przyciemniany tu. Ewentualnie. Twarz to nie wiem, ale tu raczej płupcia miała szansę być też jakoś delikatnie zmieniana. Jeżeli Ola Nowak pokusiła się na zmiany tu, to sądzę, że Little Monster gdzieś tutaj też miała jakieś zmiany. Mamiko, co się mogło wydarzyć? Ja obstawiam, że coś pozamieniała ze swoją figurą. Ale gdzieś tu widzisz na tym zdjęciu no coś, żeby się stało? No właśnie jeszcze nie. Wykrzywił się na przykład, nie wiem, budynek z tyłu jest krzywy, albo szczękę ma zmienioną. Patrzcie, mamiko widać na przybliżeniach, że wygięła się jej barierka po prawej stronie. Ale to drobny szczegół. Nie wiem, my się czasem wyginamy. Oj, to się już ta, jak to się nazywa? Taka tablica do zdjęć się wygięła. No nie to, że ramiona miała za wielkie bicepsy jak Pudzianowski, tylko po prostu tam ktoś naprawdę podciął tą kartkę na 100%, nie jestem pewny. Magda Gessler? No niektóre dziewczyny... Niektóre dziewczyny płyną z tym Photoshopem, ale ona pokazuje im, jak to się powinno robić naprawdę. Ona poleciała aż w niebo. Ale patrz jaki dał opis! Kocham was, dziś moją rodzinę lecę do was już wkrótce na chmurce. O, Sylwia Fitness, też już to widziałam, to jest żona Akopa, ostatnio oglądaliśmy ten tak? serial. Tak, ja Boss. Ja pamiętam tą dramę i Sylwia się zarzekała, że... Ma krzywą podłogę w domu. To po prostu krzywa podłoga jest, podłoga do wymiany, trzeba zerwać, położyć nową. Kurna, ale dziewczyna faktycznie jak tak mocno ćwiczy, że aż jej się rączki, szafy zaginają. Pani, kto za to zapłacił? Tak mocno ćwiczy dziewczyna, takie ma silne nogi, że jak staje obok, to wszystko pęka dookoła. Świat już nie istnieje. Cycki jej się wyczyściły, znikają. Jak jej wyczyściły się cycki? No nie widzisz, tak znikają, a, rozmazują się. No rozmazują się tak w przestrzeni, tak jak my właśnie. Co, jej się ręka tak wygięła? O Boże! Boże, czaj to? Kobiety mają ciężko po prostu, jak robią zdjęcia, bo trzeba wszystko... Bo ręka się wygina. Oj, to już jest mocny Photoshop. Ojoj, ale Instagram versus reality. Szczerze, wygląda jakby była ze 2 razy szersza. To w ogóle nie jest jej twarz. Spójrz na ciało, wygląda naprawdę jakby była 2 razy, 1,5 raza szersza. Jak w Harrym Potterze, co był ten autobus taki, co się tak... A no, tak się przemieszczał. No, i ona tak robiła.
To, kochani, jest odcinek o Oli Nowak. Bo ona jest mistrzynią tego, to... ja pamiętam. Pamiętam, że było jej dużo, ale nie pamiętam na przykład tego zdjęcia, w którym bark był za masywny. Ej, ale szczerze mówiąc, Ola Nowak zmniejszała go, bo ona ma pewnie wrażenie o sobie, że ona ma tak szerokie bary, że stoi na bramkach w klubie. Nie no, nie czemu? No, Ola Nowak znowu! Ola Nowak i Ola Nowak. Tu ma krzywą ścianę, tu ma krzywe kafelki, a tu jest krzywa, ale to jest jakaś sukienka się wykrzywi. Jezus, ale jak to wygląda nieudolnie. Kto to robi? Ona sama to robi na bank. Znaczy, słuchajcie, to jest za czasów, kiedy Ola Nowak była jeszcze w Abstrahuje. Tak? Tak. Jeżeli ona była w tak wielkiej, może... Nie, oni nie musieli nawet wiedzieć tego, nie zwalaj na nich. No dobra. A chciałem powiedzieć, że Ola Nowak w tamtych czasach w takim układzie to była jak właśnie taki boomer, który dobiera się do programu pierwszy raz i... Chujsem mogę nóżkę zmniejszyć, to sobie dorobię wąsa. Spójrz na to zdjęcie. Zobacz, no, ile jest zielonych strzałek. Zagina jej się czasoprzestrzeń. Gdzie Ola Nowak staje, ona ma takie przyciąganie do siebie, że normalnie zagina czasoprzestrzeń jak czarna dziura. Ej, wyobraź sobie, że idziesz takim mostem i nagle ci się barierka wykrzywia. Czułabyś się bezpiecznie? Ale jaki to... Kurde, jesteśmy jacy jesteśmy. Po cholerę ona to robi. Właśnie, to jest bardzo ciężki temat, bo jej się to podoba. Ale co jej się podoba? No tak, jak ona sobie przerabia. Chyba, że właśnie ona chce wychodzić za panią idealną, gdzie u niej nie trzeba nic poprawiać. I poprawia, ale chce zrobić to tak, żeby nikt nie wiedział, ale niestety robi to tak, że każdy wie. No dziwi się, że wie, skoro wykrzywiają się jej barierki. Julia Wieniawa? Ej, a o co tu chodzi? No nie widzisz, że zmniejszyła sobie talię? No jak mi powiedziałaś, to widzę. Tak, i twarz jakąś ma taką... Po co? Po co? Dlaczego tak kłamać? Powiedział sobie, który przerabia sobie nos na Instagram. Brzuchol, aż tak, róż na siłkę. Ja też jestem za chudy. Ojoj, tu jak się zmienia, widzisz? Tak delikatnie to ja też przerabiam. W sensie właśnie tak odrobinkę. W sensie, ja uważam, że w tym nie jest nic złego w momencie, kiedy nie oszukujesz samego siebie i widzów. W momencie, kiedy ktoś się cię pyta, ej, przerabiasz zdjęcia, to odpowiadasz, tak, a nie. Nie! W sumie może coś w tym jest, tak, dopóki nie kłamiesz, to może to nie jest szkodliwe. Ale na Instagramie mogłaby być opcja na przykład, że to zdjęcie było przerobione. No, ale... To by wyjaśniło każdą sprawę. Oj, ale zobacz jak! Ona chyba żyje w tej czasoprzestrzeni, co Ola Nowak. Selena! Wyginają jej się ściany. No, a może ona chciała tu jakoś tak... No co, jak ona tu nie ma szyi, ona tu nie ma, nie wiem, do barku, to też raczej nie zahacza. Co do włosów tylko i wyłącznie, co ona chciała włosy przedłużyć w lewą stronę? Wygięła ścianę, widać. Ej, a co jeśli ona ma taką nudówkę w domu? Ktoś na przykład próbował na niej high kicka, czy tam low kicka kopnąć. Tak jak ty w mojego MacBooka? Nie, tak jak ten dzieciak walił w rurę, kopnął jej w lodówkę i na przykład wygięła się i teraz wszyscy myślą, że to Photoshop. A? O, to jest dobre. Ej, to jest fenomen. No weź, no opowiedz o tym, proszę, bo ja nie potrafię. Że brakuje paluszkę? Może raczej są dwa. Zostaw w spokoju, nie atakujmy tego. Ale kogo? Dziewczynę, która mi nagle dwa paluszki... Rihanna! Rihanna ma dwa kciuki. Ale może ma? No nie wiem, zazwyczaj na innych zdjęciach jakby nie patrzysz, to nie ma, a tu nagle na jednym się zrobiło, że ma. Wpadajcie teraz na nowy film do czajnika, bo miał niesamowite wyzwania i musicie to zobaczyć. Dawajcie tutaj.